Warszawa budzi się ze snu, chociaż czasu było sporo, ponad godzinę, a tak jakby trochę jeszcze ciemno, prawda? Może pochmurno bardziej. Może pochmurno, myślę, że tak. Ale dzień dobry, witamy. Wszystko widać, dzień dobry. Piąta 55, Aleksandra Rosiak, Marcin Kowalski, witamy serdecznie, dobry, zapraszamy dobry, na poranek w TVP Info. Mamy dzisiaj 3 dzień maja, 123 dzień roku, o 5.02 zeszło słońce, zajdzie o 20.03, a dzień potrwa 15 godzin i 1 minutę. Długi, miejmy nadzieję, że dobry dzień przed Państwem. Wolny. I wolny, tak właściwie podwójnie, prawda? Uroczysty, biało-czerwony. I biało-czerwony i dużo takich przemawiających za tym, żeby jednak świętować. Imieniny ma Aleksander, Antonina, Leonia, Maria, Tymoteusz i Wiola. Życzymy Państwu wszystkiego dobrego. Co dzisiaj w poranku? Ano będziemy mówić bardzo dużo o sytuacji na Ukrainie. W Odessie w pożarze siedziby związków zawodowych zginęło 31 osób. Tak poinformowało ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Budynek zapalił się w czasie walk między prorosyjskimi bojówkarzami a kibicami i zwolennikami integralności terytorialnej Ukrainy. Część osób zginęła wyskakując z budynku, część udusiła się dymem. Wcześniej milicja informowała o 38 ofiarach śmiertelnych. Nie wiadomo, jak doszło do podpalenia budynku, w którym schronili się prorosyjscy separatyści. Jedna z wersji mówi o podpaleniu go przez proukraińskich manifestantów i kibiców. Sytuację na Ukrainie będziemy dziś analizować także z gośćmi poranka w TVP Info. Anatolij Zymnin, Kateryna Pryszczepa, Łukasz Kister, Bartosz Mędyk, Żenia Klimakin, Olga Popowicz, Olena Bobakowa będą naszymi gośćmi. Będziemy z nimi rozmawiać na temat tego, co się na Ukrainie dzieje. Będziemy też łączyć się z naszymi reporterami tam na miejscu. A sytuacja jest bardzo napięta, giną ludzie. I będziemy się zastanawiać, jak to może się wszystko dalej rozwinąć. Będziemy też w poranku mówić o filmie, który, jak mówią niektórzy, wciska w fotel od samego początku, miażdży, trzyma w napięciu do końca. Po wszystkim trudno jest pozbierać myśli. Film Powstanie Warszawskie, zrealizowany przez Muzeum Powstania Warszawskiego, ma szansę zmienić nasze postrzeganie tragedii z 1944 roku. Tak mówią ci, którzy film już widzieli. Do kin trafi on 9 maja. O pierwszym na świecie dramacie wojennym non-fiction, który został w całości wykonany z autentycznych kronik filmowych zrealizowanych w sierpniu 1944 roku w Warszawie. Porozmawiamy o tym z Janem Ołdakowskim, dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego i Piotrem Śliwowskim, historykiem, kierownikiem sekcji historycznej Muzeum. To na pewno film, który trzeba, warto zobaczyć. Historia opowiedziana na nowo, a wszystko dzięki nowym technologiom. Będziemy na ten temat mówić, a teraz czas na serwis informacyjny. Pierwszy dziś serwis zaczynamy od informacji z Ukrainy. W Odessie w pożarze siedziby związków zawodowych zginęło 31 osób. To jednak nie wszystkie ofiary wczorajszych starć. Tymczasem separatyści ze Słowiańska proszą o negocjacje. Poinformował o tym minister obrony Ukrainy. Od wczoraj na wschodzie i południu kraju żołnierze prowadzą akcję antyterrorystyczną. Piątek był najkrwawszym dniem na Ukrainie od czasu strzelaniny na Majdanie w Kijowie. W dramatycznych wydarzeniach na wschodzie kraju zginęło kilkadziesiąt osób. W tym serwisie to wszystkie informacje. Po więcej zapraszamy do naszego portalu TVP Info. Dziękuję bardzo. A propos dnia uchwalenia konstytucji, no to już przynajmniej wyjaśniło się, dlaczego mamy długi weekend. Niektórzy może nie pamiętają. Miejmy nadzieję, że takich, którzy nie pamiętają, jest zdecydowanie mniej. Okej, dobrze. Informacje o pogodzie teraz, za moment dosłownie.
To my teraz o pogodzie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Będzie dobra? Będzie lało. O! Będzie lało od Śląska przez centrum Polski, aż czyli po Podlasie na Lubelszczyźnie. Zależy dla kogo, jak ktoś czekał na deszcz, to pewnie. No ale ze względu na dzisiejsze uroczystości to chyba słabo, zwłaszcza w Warszawie. Będzie faktycznie mocno padać i będzie na termometrach najwięcej 9 stopni, więc jeżeli ktoś chce wziąć udział w dzisiejszych uroczystościach, to trzeba się ciepło ubrać, wziąć parasol. Kalosze. Sztormiaki. Też się przydadzą jak najbardziej. Za to najwięcej słońca będzie na wybrzeżu, na Pomorzu. Tam teraz też jest faktycznie bardzo pogodnie, ale zimno. W Lęborku na przykład -1. No to słaba wiadomość jak na połowę długiego weekendu. Chcę wam powiedzieć, przed chwilą przeczytałam, że będą w nocy przymrozki niemal w całym kraju. Nie w tej nocy, ale na przykład w kolejnych. I cieplej dopiero prawdopodobnie od środy. Przymrozki? Tak. To nie jest takie złe. Jest szansa na to, że wymrozi komary? Zobaczymy. Chociaż słyszałam, że to taka są twarde. Właśnie. To co, mało wiarygodna. Do pogodowych map może, tak? Zobaczymy, jak to wygląda w najbliższej perspektywie. Śnieg będzie padać w Sudetach dzisiaj. Deszcz intensywny przed południem na Śląsku, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, ale już opady będą się pojawiać na Mazowszu, w regionie łódzkim, w województwach świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim. Trochę już więcej chmur na Suwalszczyźnie i na Podlasiu, ale tam jeszcze raczej bez deszczu. Natomiast najpogodniej ma być na wybrzeżu, na Pomorzu, w północnej Wielkopolsce. Tam w wielu miejscach niebo na przykład w tej chwili jest bezchmurne. No ale tam za to najzimniej. W drugiej części dnia też przeważać ma pochmurna pogoda. Intensywne opady skupią się w takim pasie od Opolszczyzny przez region łódzki, województwo świętokrzyskie, aż po Mazowsze, Podlasie, Lubelszczyznę i Podkarpacie. W Małopolsce opady będą przelotne, tam trochę więcej szans na przebłyski słońca, no a w pozostałych miejscach faktycznie tego deszczu będzie sporo. Natomiast, deszcz też dotrze w końcu nad Suwalszczyznę, natomiast na wybrzeżu, na Pomorzu, w tej części północno-zachodniej, także na ziemi lubuskiej, będzie bardzo dużo słońca. Temperatura. Najniższa będzie w Warszawie i w okolicach Wrocławia, 9 stopni. Oczywiście w tej strefie opadów między Warszawą a Wrocławiem temperatura będzie podobna. Najcieplej będzie na Rzeszowszczyźnie, tam 17 stopni. Na barometrach 1006 hektopaskali. Czyli tam, gdzie słońce, to chłodniej, tam, gdzie deszcz, cieplej. No tak to wygląda. Trochę tak chwili. To wygląda. Tak, to znaczy, ale... tak naprawdę na Podkarpacie jeszcze zaciąga zupełnie inne powietrze. Z północy dociera nad odwyżu skandynawskiego. To słońce nad morzem to dobra informacja, chociaż chłodno faktycznie, 12 stopni. Przynajmniej będzie lepiej spacerować, przyjemniej w tym właśnie, słońcu. Nad morzem nawet jak nie jest ciepło, to jest pięknie. Chyba, że pada wtedy trochę gorzej, ale i tak... A sporo z państwa wyjechało faktycznie nad morze w tę majówkę, bo... Nowym odcinkiem autostrady. No właśnie. Szybko jedzie, prawda? Wreszcie, tak. No tak to dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo za informację o pogodzie. Kolejne po 6.30, a my wracamy za moment. Między innymi o Ukrainie będziemy mówić. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Flagi oraz Światowy Dzień Polonii. W całym kraju zaplanowano związane z tym świętem uroczystości. Razem z nami świętowali także amerykańscy żołnierze. No, jakby ich tak zapytać, to chyba by powiedzieli, że Poland okej. Okej, okej. Okej, why not? Dzisiaj natomiast w 24. biegu Konstytucji weźmie udział 5 tysięcy uczestników. To oznacza, że zostanie pobity rekord z poprzedniego roku. Bieg Konstytucji to już dziś. Będziemy tamże na miejscu również. Natomiast czas teraz na skrót informacji. To wszystko w tym serwisie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Informacja także na naszym portalu TVP Info. Natomiast za moment informacje o pogodzie i Monika Andrzejczak. Jest 6.41, a my teraz w poranku przenosimy się do Broniszewic w Wielkopolsce. To jest jedna z najdłuższych wsi w naszym kraju. Ma też długą listę, uwaga, domów o numerze 13. Do tej pory w Broniszewicach w budynkach z 13 zamieszkało 15 rodzin, ale to chyba nie koniec upychania domów między jedynkę a trójkę. Jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B i tak dalej.
Ale to rzeczywiście dość zaskakujące, bo z reguły się tych trzynastek jednak unika. Nawet ci, którzy nie są przesądni, tak na wszelki wypadek unikają trzynastek. Tak, no ta trzynastka jest szczęśliwa, szczególnie jak się listonosz pomyli i tam przyniesie ten rentę czy emeryturę nie do tego, co trzeba, to ten bardzo zadowolony jest. Co się pewnie nieraz zdarzyło. No dobrze, to teraz o innym miejscu. Wrocław. Wrocław i gitarzyści, którzy spotkali się we Wrocławiu po to, żeby przeciągać strunę i kolejny raz się udało. We Wrocławiu, jak co roku, pierwszomajowego popołudnia bito dźwięcząco śpiewający rekord Guinnessa. Na rynku spotkało się najwięcej w historii grających wspólnie gitarzystów. Hey Joe. Jimiego Hendrixa zagrało ponad 7 tysięcy gitarzystów. Wśród nich był mój tato. Ja muszę się przyznać, że też raz biłam ten rekord Guinnessa. Nauczyłam się tego utworu na pamięć. Zaraz potem zapomniałam, ale rzeczywiście ten moment, kiedy wszyscy gitarzyści po zakończeniu grania podnoszą gitary do góry, jest po prostu niesamowity. Jeśli ktoś z Państwa nigdy tam nie był, to warto tych parę akordów zapamiętać i wybrać się do Wrocławia zawsze 1 maja. A propos przeciągania struny, to przypomniał mi się cytat z kabaretu Tej. Nie przeciągaj struny, z tej struny już nikt nie przeciąga. To teraz będzie serwis, a właściwie skrót informacji. Dziś Światowy Dzień Wolności Prasy. Przy okazji obchodów ONZ przypomina nie tylko o misji i satysfakcji, ale też o niebezpieczeństwach związanych z wykonywaniem tego zawodu. ONZ zwraca uwagę na uczciwość dziennikarską i na bezpieczeństwo dziennikarzy. Przypomina, że dziennikarze i pracownicy mediów codziennie ryzykują życiem, by informować innych. Tylko w zeszłym roku w różnych rejonach świata zginęło 92 dziennikarzy. Wielu porwano i zastraszano. Według organizacji Reporterzy bez Granic największą wolnością cieszą się dziennikarze w Finlandii, Holandii i Norwegii. Najgorzej jest w Erytrei, Korei Północnej oraz Chinach. Na liście 180 krajów Polska zajmuje wysokie 19 miejsce. Cieszymy się większą wolnością słowa niż choćby nasi koledzy w Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych. To wszystko w tym serwisie. Bardzo dziękuję i zachęcam do tego, żeby zaglądać na nasz portal TVP Info. Tam więcej informacji. Tak jest. Zapraszamy. A informacje o pogodzie już za chwilę. Monika Andrzejczak. Czas na informacje o pogodzie. Monika Andrzejczak, witamy raz jeszcze. Dzień dobry. Dużo się dzieje w pogodzie. Bo bardzo różnorodnie. Trochę bardzo słońca, dużo słońca, dużo deszczu, chłodno, ciepło, to wszystko w kratkę. Na północy Polski jest bardzo pogodnie. Jest praktycznie czyste, błękitne niebo, bo jesteśmy pod wpływem skandynawskiego wyżu. A południowa Polska, południowa połowa jest pod chmurami. Na przykład Zakopane. Proszę bardzo, nad Tatrami kołują ciemne chmury, w Zakopanem 7 stopni i to jest jedno z cieplejszych miejsc w Polsce. Na Kasprowym Wierchu 2 stopnie powyżej zera. I co ciekawe, o proszę, we Wrocławiu pada deszcz, na Dolnym Śląsku właśnie przed południem te opady będą najbardziej intensywne, we Wrocławiu w tej chwili około 4 stopni. No przyznacie, że jak na majowy poranek, to i jak na Wrocław. Tak, jak na Wrocław, tak. To jak na to, że parę dni temu mieliśmy 25 stopni we Wrocławiu. Tak jest. No i dla odmiany Sopot, jeśli można. Proszę bardzo, tam czyste, błękitne niebo, a na termometrach około 6-7 stopni. Tak to wygląda. Zupełnie jakby z innych stref klimatycznych. No i te opady deszczu przed południem, tak jak powiedziałam, będą najmocniejsze na Dolnym Śląsku i będą się przesuwać w głąb kraju. Jeśli możemy spojrzeć na mapę Polski, to Dolny Śląsk w deszczowych chmurach, w Sudetach, co istotne, pada śnieg, na Śnieżce 4-5-stopniowy mróz i to jest najzimniejszy punkt na mapie Polski. Poza górami najzimniej jest teraz w Lęborku, minus 1. Opady deszczu przed południem będą się też pojawiać w województwach małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim, mazowieckim, łódzkim, lubelskim, opolskim. Natomiast na północy będzie najbardziej pogodnie. W drugiej części dnia
podobna sytuacja, przy czym opady te najbardziej intensywne przesuną się w takim pasie od Opolszczyzny przez województwa łódzkie, świętokrzyskie, aż po mazowieckie i podlaskie, choć na Podkarpaciu też opady będą intensywne. Dlaczego na Podkarpaciu będzie mimo takiej ilości deszczowych chmur najcieplej? Dlatego, że tam napływa zupełnie inne powietrze, znad Włoch, znad Adriatyku, więc tam jeszcze mimo takiej ilości deszczu i chmur będzie 17 stopni. Natomiast północna połowa Polski jest już w innym powietrzu znad Skandynawii, dlatego tam najwyżej 12-13 stopni, mimo tego, że niebo będzie bezchmurne. Ale i tak najchłodniej będzie tam, gdzie będzie najintensywniej padać, czyli w tym pasie od Opolszczyzny przez Mazowsze po Podlasie. W czasie deszczu w ciągu dnia tam może spaść nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Nie mało, no chociaż pewnie ci, którzy mają działki, bardzo się cieszą, bo ten majowy deszcz niektórym jest potrzebny. Niepokojące mogą być tylko przymrozki, które w najbliższych nocach będą się pojawiać. Najzimniej będzie najprawdopodobniej w nocy z poniedziałku na wtorek. Wtedy w centralnej czy wschodniej Polsce synoptycy spodziewają się spadków nawet do minus 6 stopni. Przy gruncie może być jeszcze zimniej, ale na pocieszenie powiem, że środa będzie prawdopodobnie przełomowym dniem. Wtedy znów temperatura wróci w ciągu dnia do około 20 stopni. Tylko to już po długim weekendzie. Tak, po długim weekendzie. No i na koniec jeszcze coś optymistycznego dla mieszkańców południowej połowy kraju. Bezchmurne niebo nad Kuźnicą. Trochę uśmiechu dla Państwa. To północna połowa kraju. Tak jest. Cały zestaw ważnych informacji o pogodzie. Monika, bardzo serdecznie dziękujemy. Dzięki. Widzimy się ponownie po 7.30. Wracamy za moment. Teraz będzie czerwony dywan, profesjonalne jury i gala prawie jak na rozdaniu Oscarów. Dwóch strażaków z Poznania dopięło swego i organizuje pierwszy niezależny festiwal filmów o tematyce strażackiej. To Straż Pożarna, za moment policja, bo będziemy mówić o bezpiecznych powrotach z majówki. Na razie jeszcze majówka trwa w najlepsze, no ale te powroty jutro, w poniedziałek, pewnie rano, jak bezpiecznie wrócić do domu, między innymi na ten temat za moment. W tym serwisie to wszystko. Bardzo dziękuję. Więcej informacji na naszym portalu TVP Info. Zachęcam do zaglądania tam. Zapraszamy, a my za moment pomówimy o sytuacji na Ukrainie. Wcześniej informacje o pogodzie oczywiście. To z dróg wodnych na drogi zwykłe. Tak, teraz coś dla tych, którzy lubią mocne wrażenia. Drogi w kraju są coraz lepsze, ale przyzwyczajenie do jazdy po wertepach niektórzy mają tak silne, że sami szukają utrudnień. Dla takich właśnie kierowców jest suwalski offroad. Kierowcy biorący udział w ekstremalnym rajdzie terenowo-przeprawowym mają spędzić w samochodach ponad 28 godzin. Do pokonania jest 100 prób na trasie prowadzącej przez wąwozy oraz grząskie torfowiska i bagna. Choć pewnie nie tak wciągające jak te rajdy. Myślę, że to może być ciekawe do momentu, kiedy trzeba samemu wygrzebywać taki pojazd z błota. Tak, do momentu, kiedy trzeba pomóc. A jak się siedzi w środku, to jest przyjemne. Kiedyś próbowałem. Trzeba kiedyś spróbować. Teraz czas na skrót informacji. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Piotr Maślak, witam Państwa. Taka nieoczekiwana zmiana, ale konieczna, mam nadzieję, że nie zawiodę. Która jest godzina 8.17. Państwa i naszym gościem jest pani Elżbieta Dzikowska, podróżniczka, która wróciła dzień właśnie dobry. Z Florencji. Dzień dobry, witam. 130 osób zostało zatrzymanych po wczorajszych wydarzeniach, tragicznych wydarzeniach w Odessie. Tam w pożarze domu związków zawodowych zginęło według różnych informacji od 31 do 37 osób. Wcześniej w starciach prorosyjskich separatystów ze zwolennikami władz w Kijowie zginęły 4 osoby. Bardzo niebezpiecznie w Odessie na południowym wschodzie Ukrainy. Pani i te rejony zapewne bardzo dobrze zna. I to pewnie taki czas, kiedy odradzałaby pani podróże w tamte miejsca. A teraz na pewno. Ja zaczęłam poznawać Ukrainę chyba w latach 70., kiedy jeszcze nie była wolna. Pamiętam, wyjechaliśmy ze Stowarzyszenia Historyków Sztuki na wycieczkę.
Nie ma nic lepszego niż kochać swoją pracę, coś o tym wiem. W tym serwisie to wszystko, a już za moment informacje o pogodzie. Zapraszam. Witamy Państwa ponownie. 2000 blisko ofiar lawiny błotnej w Afganistanie. Tragiczny bilans. Rośnie cały czas tej katastrofy w tym kraju. Będziemy Państwa na pewno o tym na bieżąco informowali. A łączymy się teraz telefonicznie z Aleksandrem Każurinem z redakcji Spilno TV, który jest w Kijowie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Witam. Panie redaktorze, wśród tych osób zatrzymanych w Odessie po wczorajszych tragicznych wydarzeniach jest wielu obywateli rosyjskich. O tym się mówi w Kijowie. Czy to jest taki element, który jest traktowany jako ostateczny dowód rosyjskiego zaangażowania w te wydarzenia na południu i na wschodzie, pana zdaniem? Bardzo dziękujemy. Aleksander Każurin, redakcja Spilno TV z Kijowa na Ukrainie. Był państwa i naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Instytut Stosunków Międzynarodowych Kolegium Civitas, Bartosz Mędyk, sekretarz zarządu Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja. Byli państwa i moimi gośćmi. Bardzo dziękuję. A już za chwilę serwis. Zapraszam. I jeszcze życzenia na koniec od premiera. To był briefing premiera Donalda Tuska po uroczystym śniadaniu z panem Józefem, kombatantem. Śniadaniu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Odnośnie do bieżącej sytuacji na Ukrainie premier powiedział: mamy do czynienia z wojną. To konfrontacja zbrojna organizowana przez państwo, w tym przypadku przez Rosję. Jezioro, tak się miejscowość nazywa. Tak, miejscowość Jezioro pod Częstochową. Na setne urodziny gospodarza, który przyjął Donalda Tuska, deszcz niestety. Jak będzie w innych regionach, o tym zapewne już za chwilę. To będzie bez wątpienia niezwykle poruszające świadectwo wydarzeń z 1944 roku. Film Powstanie Warszawskie swoją premierę będzie miał 9 maja. A państwa i naszymi gośćmi są pan Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry. Piotr Śliwowski, historyk, kierownik sekcji historycznej tegoż muzeum. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, ja muszę zadać to pytanie, bo ono z tyłu głowy mi brzęczy, odkąd w ogóle usłyszałem o filmie. Ile tam będzie fikcji, w sensie wykreowanej rzeczywistości, a ile prawdy? Bo wiemy, że zdjęcia wszystkie, że są prawdziwe, tylko poprawione. Natomiast ile w tym filmie jest opowieści stworzonej specjalnie? W tym serwisie to wszystko. Bardzo dziękuję. Już za moment informacje o pogodzie. Trzeci maja to oczywiście święto Konstytucji, no i bardzo ważne wydarzenie w historii Polski, ale to także już 24 bieg ulicami Warszawy, właśnie bieg Konstytucji. Na miejscu przed startem jest Joanna Dunikowska. Witam ciebie serdecznie, Joasiu. Powiedz, kto oprócz grup rekonstrukcyjnych, które widzimy za twoimi plecami, kto jeszcze wystartuje w tym biegu? Ci się będzie biegło w płaszczu, trochę niewygodny strój chyba do biegania. A jeszcze wszystko może się zmienić. Na razie jestem w płaszczu, ale zobaczymy do 11 i jeszcze trochę czasu. Joanna Dunikowska, dziękujemy ci bardzo. A już za chwilę a propos troszeczkę sportowo, informacje sportowe oczywiście. Bayernu, który ostatnio spektakularnie przegrał z Realem Madryt. 4-0. Zastanawiają 0-4 się, czy raczej Pep Guardiola powinien dalej prowadzić Monachijczyków. I to na swoim boisku. Na swoim boisku, dokładnie tak. Szanowni Państwo, agencja Reutersa także informuje o tym, że obserwatorzy OBWE zostali zwolnieni, przetrzymywani od 23 kwietnia.
w Słowiańsku na Ukrainie zostali uwolnieni. Więcej informacji na ten temat na pewno w kolejnych serwisach TVP Info, no i na pewno na portalu tvp.info, gdzie Państwa zapraszamy. A za chwilę, mam nadzieję, że słoneczna pogoda, chociaż wszystko wskazuje na to, że niestety raczej nie. Niestety raczej nie. Witamy ponownie. Państwa i naszym gościem są pani Olga Popowicz, analityk polityczny, historyk z Ukrainy. Pan Stanisław Ciosek, był ambasador Polski w Rosji, wieloletni. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Musimy zacząć od tej informacji z ostatniej chwili. Wojskowi obserwatorzy OBWE uprowadzeni 23 kwietnia zostali uwolnieni w Słowiańsku. Potwierdził to Władimir Łukin, wysłannik Kremla na Ukrainę. Nie chciał się początkowo Kreml przysłać, że wysłał Łukina. Wczoraj przypadkowo wyszła ta informacja na jaw, że jednak tam jest. Czy to jest zasługa Rosji, że ci obserwatorzy OBWE zostali uwolnieni, czy też to jest skutek tej ofensywy w dużym stopniu ukraińskiej? No, dziękujemy. Profesor Jerzy Żaba z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego był naszym gościem i wyjaśnił nam mechanizm powstawania takich osunięć ziemi jak to w Afganistanie, wskutek którego zginęło, przypomnijmy, już w tej chwili wiadomo, ponad 2000 osób. A już teraz zapraszamy na serwis. Na 30 kolejny serwis w poranku TVP Info. Zapraszam. A w Warszawie inscenizacja żywego obrazu Konstytucja 3 maja 1791 roku. W oryginale wykonana przez Jana Matejkę, a na żywo wykonana przez ludzi, którzy udają obraz albo będą udawali obraz, a dokładnie scenę uwiecznioną na obrazie. Widzą Państwo przygotowania do tej inscenizacji. Przyglądał się im z bliska prezydent Bronisław Komorowski kilka minut temu. Zastanawiam się, jakby Siolu wyglądała w takiej peruce z XVIII wieku. Myślę, że lepiej niż ty. Bez wątpienia. Bez wątpienia. Ale fajny pomysł, bardzo fajny pomysł. Już za chwilę w poranku TVP Info. Prognoza pogody. Robert Delgendi w studio, co oznacza, że informacje sportowe mnie najbardziej z tych wszystkich rzeczy interesuje, czy Pep Guardiola zostanie wyrzucony z Bayernu Monachium. No to akurat pewnie nie jest temat dzisiejszego serwisu, ale dobrze, zacząłeś, jak to zawsze... Nawiązałeś do piłki nożnej, która jest u mnie jedynką, dlatego że Puchar Polski... Zawisza Bydgoszcz. Zupełnie inna ranga, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Wczorajszy mecz rozegrany po raz pierwszy w historii na Stadionie Narodowym przy 37 tysiącach ponad nawet kibiców... A bali się organizatorzy, że nie będzie pełnego bali, stadionu. Ale zrobili wszystko, aby tych kibiców przybyło na trybuny. Wielu, były i promocyjne ceny biletów, i szkoły przyjeżdżały. 9 czy 7 złotych? Chyba 7 złotych, ale mówimy o biletach ulgowych. W każdym razie, oprawa była piękna, gorzej ze stylem gry, no niestety, ale miejmy nadzieję, że kiedy w przyszłości do tych finałów przystąpią zespoły lepsze, bo teraz widzieliśmy zespół 7 i 15, no to będziemy mieli zupełnie inne widowisko. Ale wracając już do merytoryki, Puchar Polski pojechał do Bydgoszczy, Zawisza po raz pierwszy w historii wygrał to trofeum dopiero po rzutach karnych. Pokonał Zagłębie Lubin. Z reguły rzuty karne, nie znam się na piłce, ale kończą takie zażarte, emocjonujące pojedynki. Rozumiem, że tym razem było inaczej. Seria rzutów karnych na pewno taka była. Także do niej się nie możemy czepiać, ale takie są zawsze. Chociaż tyle dla tylu kibiców, to gorzej z pozostałymi ważne. No tak, no 0-0 i po dogrywce, no to na pewno... Ale były sytuacje bramkowe, widzieliśmy, także nie możemy też do końca narzekać. Szukajmy pozytywów, piękna oprawa, to widzieliśmy na sam początek. Też nie najlepiej. Do tej pory świetnie. No do właśnie. Tej pory świetnie, tak. Mówimy tutaj o Michale Kwiatkowskim, który w Tour de Romandie bardzo dobrze go rozpoczął, w prologu wygrał, potem miał nawet żółtą koszulkę lidera, utrzymał ją, ale wczoraj niestety na tak zwanym królewskim etapie, no ta korona mu się nie należała, spadł na 70. miejsce aż, niestety, no i zwycięzcą i nowym liderem także tego wyścigu Tour de Romandie został Słoweniec Simon Szpilak.
Mamy mało czasu, ale zdążymy jeszcze z jednym tematem lekkoatletycznym, niestety smutnym z perspektywy sportu, rywalizacji fair play. Najsłynniejszy, jeden z najsłynniejszych lekkoatletów świata, Tyson Gay, będzie musiał oddać srebrny medal olimpijski zdobyty w Londynie. No, Amerykanin szczerze doping. Wyznał wszystkie swoje grzechy, tak, złapano go na dopingu, no i niestety będzie musiał teraz zapłacić karę za to. Nie opłaca się. To są smutne historie w sporcie. Zdarzają się. Mnóstwo radości za to na Agricoli w Warszawie. Bieg Konstytucji 3 maja już po raz 24. Za 13 minut wystartuje, a my na pewno przeniesiemy się tam za kilka minut. Pięć tysięcy osób już chyba się rozgrzewa, bo to ostatnie minuty przed startem tradycyjnego 24 już biegu z okazji Konstytucji 3 maja. Przenieśmy się tam w takim razie. Teraz Joanna Dunikowska jest na miejscu. Witam ciebie serdecznie, Joasiu. Rozumiem, że cały czas zostawiasz sobie czas na przebranie się, założenie butów i na start. Dokładnie, zostawiłam sobie trochę czasu jeszcze na ten start właśnie. A ze mną jest jeden z organizatorów tego biegu, pan Marcin Kuriata. Dzień dobry. Frekwencja w tym roku po raz kolejny bardzo pozytywnie was zaskoczyła. Ponad 5 tysięcy osób wystartuje. Tak, to jest pierwszy bieg Konstytucji, kiedy pakiety się rozeszły i musieliśmy zamknąć zapisy przed startem. Tak. Bardzo pani dziękujemy za wizytę w naszym studiu, za te wszystkie komentarze. Olena Babakowa, redakcja Polskiego Radia z zagranicy. Tomasz Siemoniak, minister obrony narodowej, potwierdził informację o uwolnieniu obserwatorów OBWE przetrzymywanych od 23 kwietnia w Słowiańsku. Do Ukrainy jeszcze niejednokrotnie zapewne wrócimy. A dzisiaj w poranku TVP Info to wszystko. Aleksandra Rosiak, Piotr Maślak, dziękujemy państwu dziękujemy bardzo za to spotkanie. Dziękujemy bardzo.